Postać Marii Gaetana nie znałem właściwie z dzieciństwa, ponieważ moja mama redagowała czasopismo matematyczne. Więc słyszałem o tej matematyczce, pierwszej autorce, kobiecie, autorce podręcznika matematycznego i co więcej rozprawy o rachunku wówczas zwanym nieskończonościowym. Wiele lat później, zupełnie znienacka we Włoszech, natknąłem się na tekst, w którym przeczytałem, że jest ona błogosławioną. Była to pomyłka, ale rzeczywiście była cytowana w kontekście osoby głęboko wierzącej. Sprawdziłem, czy rzeczywiście jest beatyfikowana. Nie była, natomiast sprawdzając jakieś dane na jej temat, okazało się, że wkrótce przypadnie 300. rocznica narodzin Marii Gaetana Nisi. Stąd pomysł na napisanie artykułu, który później się przerodził w książkę, ponieważ materiałów i ciekawych aspektów jej życia przybywało. Także tak mniej więcej to się rozwinęło z artykułu w niedługą, ale jednak biografię. Postać i biografia Marii Gaetana Nisi odkłamuje wiele stereotypów, jakie współczesny człowiek ma wobec jej stulecia, wieku XVIII. Mówimy często, że był to wiek niedowiarstwa, że był to wiek iluminizmu. Jest to niewątpliwie wiek Woltera i encyklopedystów, wiek masonerii. I na pewno w tych wszystkich elementów znajdujemy wiele w wieku XVIII. Natomiast jest cały inny wiek XVIII, którego nie znamy. Wiek ludzi głęboko wierzących. Wiek dokonań naukowych, z których wiele jest dziełem osób głęboko wierzących, także duchownych. Myślę, że na przykład dla czytelnika może być czymś zaskakującym to, że w wieku XVIII mamy do czynienia z pierwszymi w nowożytności kobietami, które nauczają na uniwersytecie. W jakim państwie to miało miejsce? Ktoś może pomyśleć, że były to Prusy, króla filozofa, albo że była to Rosja carycy Katarzyny, tak wielbionej przez filozofów francuskich, albo sama Francja. Tymczasem było to państwo kościelne, Uniwersytet Boloński i protekcja samego papieża Benedykta XIV. I to było jedyne państwo, w którym to coś takiego było możliwe. Także mamy tutaj stereotyp rewolucji otwartej wobec kobiet i kościoła zacofanego na tym polu, wszystko na odwrót. Mamy także stereotyp właśnie tych filozofów, uczonych mężów, którzy nie wierzą i tymczasem znajdujemy w XVIII wieku genialną matematyczkę, która jest osobą głęboko wierzącą. Podobnie zresztą jak głęboko wierzący byli inni wielcy matematycy tego okresu. Myślę, że to są takie elementy bardzo interesujące. Oprócz tego Maria Gaetana Nisi przeżyła w wielkim mieście, w Mediolanie, ogromną większość XVIII wieku. Także na tle jej życia widzimy także ważne wydarzenia tego okresu. Od wojen, które przetaczały się przez Mediolan, przez odkrycia także ze sfery naukowej. W ciągu życia Marii Gaetana Nisi pierwszy balon z dwoma pasażerami wzniósł się nad Mediolan. W czasie jej życia przetoczyła się przez Mediolan rewolucja pod koniec życia Marii Gaetana Nisi. To też może być właśnie taki aspekt zaskakujący, że ta wielka uczona, a także wielka dobrodziejka mediolańskiej biedoty umiera w osamotnieniu i jest pochowana w nocy w zbiorowej mogile według praw barbarzyńskiej Republiki Cisalpińskiej powstałej w wyniku interwencji Napoleona we Włoszech. Maria Gaetana Nisi od dzieciństwa była osobą głęboko wierzącą, natomiast przełomowym momentem w jej życiu jest śmierć ojca. Dlaczego? Ona jako młoda dziewczyna pragnęła wstąpić do zakonu, natomiast ojciec, ambitny kupiec, sprzeciwił się temu, wiedząc, że ma do czynienia z genialną osobą. Piotr Anisi Mariani, syn kupców, rodzaj milionera, pragnął doprowadzić swoją rodzinę do nobilitacji. To też pośród wielu innych aktywności prowadził bogate życie salonowe. I w salonie rodziny Anisich błyszczały dwa klejnoty. To były dwie córki Piotra Anisiego. Maria Gaetana, genialna matematyczka, ale także poliglotka, mówiła swobodnie w kilku językach. Jej młodsza siostra, Maria Teresa Anisi, była kompozytorką. Bywa porównywana do Mozarta. I te dwa klejnoty błyszczały w rodzinnym salonie. I oczywiście Piotr Anisi Mariani, mając swoje ambitne plany, nie chciał, żeby zniknęły z tego salonu. To też w młodości Marii Gaetany mamy ten moment konfliktu z ojcem, w wyniku którego Maria Gaetana
rezygnuje z planu wstąpienia do zakonu, ale zawiera z rodzicielem rodzaj kompromisu. To też żyje jak mniszka w świecie, można powiedzieć. Poświęca owszem sporo czasu nauce, pisze wielką rozprawę matematyczną, która przyniesie jej wielowiekową sławę, ale jednocześnie poświęca wiele czasu modlitwie i wiele czasu poświęca posłudze wśród ubogich. Uczy katechizmu ubogie dziewczęta i opiekuje się chorymi kobietami, zwłaszcza starymi, biednymi kobietami. Tak wygląda jej życie do śmierci ojca. Po śmierci ojca rezygnuje z kariery naukowej i to jest ciekawe. Rezygnuje z kariery naukowej w chwili, w której papież Benedykt XIV pisze do niej listy i prosi ją o objęcie katedry matematyki na Uniwersytecie Bolońskim. Cesarzowa Maria Teresa austriacka ofiaruje jej drogocenne klejnoty w podzięce za jej dorobek naukowy. Jej podręcznik jest cytowany i czytywany w całej Europie, tłumaczony na język francuski, a wkrótce później także na angielski, doceniany przez największych uczonych tamtych czasów. I w tej chwili Maria Gaetana Nisi, sławiona także przez poetów, rezygnuje całkowicie z kariery naukowej, wycofuje się z życia publicznego w Mediolanie i oddaje się całkowicie posłudze ubogim. Modli się przez długie godziny przed Najświętszym Sakramentem, codziennie przystępuje do Komunii Świętej. W XVIII wieku to rzadkość, wymagało to zgody spowiednika i Maria Gaetana Nisi ma tę głęboką duchowość eucharystyczną. Opiekuje się ubogimi. Na początku gości w rodzinnym domu kilka osób, którymi się opiekuje. Później przenosi się do innego niewielkiego domostwa, w którym praktycznie prowadzi mały szpital. Wreszcie zachęcona przez kardynała Pozzobonellego, arcybiskupa Mediolanu, obejmuje dyrekcję sekcji kobiecej przytułku dla starców, można powiedzieć, Trivulzio w Mediolanie. I tam też uboga pośród ubogich umrze w roku 1799. Relacja między rozumem a wiarą może i powinna być harmonijna. I problemem naszych czasów, jak i problemem innych czasów jest to, że ta relacja bywa zakłócona. Z jednej strony przez racjonalizm, z drugiej przez fideizm. Czyli jedni przekreślają wiarę w imię ubóstwienia rozumu, drudzy z kolei odrzucają rozum w imię ufania samej tylko wierze. Jedno i drugie podejście jest błędne, jedno i drugie jest potępione przez Kościół. W istocie w osobie Marii Gaetana Nisi znajdujemy harmonię pomiędzy wiarą i rozumem. Widzimy to na przykład w latach 40. XVIII wieku, kiedy mająca wówczas 20 kilka lat uczona jest poproszona przez kardynała Pozzobonellego o zaopiniowanie kontrowersyjnej rozprawy markiza Corinigoriego. Mniejsza tu o szczegóły tej rozprawy, w każdym razie autor atakuje szereg nabożeństw Kościoła, także elementy historii Kościoła. I Maria Gaetana Nisi, młoda uczona, w XVIII wieku uczony był jeszcze osobą mającą wiedzę ze wszystkich dziedzin, nie było takiej specjalizacji jak w naszych czasach, jest poproszona przez kardynała o odpowiedzenie na zarzuty, jakie wierze katolickiej stawia markiz. I ona odpowiada, posiłkując się katechizmem, pismami ojców Kościoła, a także własnym rozumowaniem. Osoba głęboko wierząca, głęboko pokorna. To pismo kończy się słowami: składam je u stóp waszej eminencji, całując kraj świętej purpury i prosząc o ostateczną ocenę samej eminencji. Jednocześnie jednak mamy głęboko racjonalną ocenę tego, jak sprawy stawia markiz w jego dziele i mamy odpowiedź bardzo logicznie ułożoną na zarzuty. Ja w tej książeczce używam takiego porównania, ponieważ mówi się często, że logika tego świata i logika wiary to są dwie różne rzeczy. Jako że kocham logikę, odrzucam takie stawianie sprawy. Logika wiary i logika tego świata są takie same. Sylogizmy, jakie my sobie układamy świadomie lub nieświadomie w naszych głowach, są takie same. Różnica jest pomiędzy przesłankami, z jakich wychodzimy. I Maria Gaetana Nisi bardzo ładnie to ilustruje, mówiąc, że każdy człowiek musi działać dla jakiegoś celu, chrześcijanin musi działać dla Bożej chwały. Używa tego sformułowania, kiedy tłumaczy, dlaczego wycofuje się z życia naukowego. I dodaje, do tej pory
posługiwałam się nauką, ponieważ taka była wola mojego ojca. I jako córka byłam mu posłuszna. I w jego woli widziałam wolę Bożą. Więc dla Bożej chwały zajmowałam się matematyką. Teraz, jako że wola mojego ojca ustała, wraz ze śmiercią Piotra Niezego Marianiego, wybieram środki doskonalsze do tego, żeby służyć Bożej chwale. I to jest podejście, można powiedzieć, ściśle matematyczne, ściśle logiczne, ściśle rozumowe człowieka wierzącego. Działam dla Bożej chwały. Wybieram środki najdoskonalsze do tego, według powołania, jakie dał mi Pan Bóg, według możliwości, jakie mam w moim stanie życia. I działam dla Bożej chwały. Logika ta sama. Człowiek bezbożny powie, żyję jakby Boga nie było i wychodzę z tej przesłanki. Boga nie ma, żyję dla przyjemności, moje życie się skończy i tyle. Człowiek wierzący pamięta o tym, że życie się nie kończy, życie się zmienia. I nawet nie tak bardzo się zmienia, ponieważ jeżeli ktoś pójdzie do piekła, to jest to przedłużenie tego, co zaczął już tu na ziemi. Jeżeli pójdzie do nieba, tak samo. I to widać bardzo dobrze w tej ciągłości, jaką widzimy też w życiu Marii Gaetana Nezji. Owszem, jest wielka zmiana, kiedy umiera jej ojciec, ale zarazem jest pełna kontynuacja tego, co już wcześniej było jej marzeniem i na ile jej pozwalał Piotr, na tyle było także jej życiem. Maria Gaetana Nezji była pamiętana w Mediolanie i szerzej we Włoszech i bywała często przypominana. Tyle tylko, że w ciągu tych ponad 200 lat, jakie nas dzielą od jej śmierci, bywała bardzo często wykorzystywana do różnorakich celów propagandowych. I to widać zarówno w XIX wieku, w okresie zjednoczenia Włoch, pojawiały się pisma, które chciały w Marii Gaetanie Nezji widzieć taką patronkę zjednoczenia Włoch i nieomal patronkę partyzantów antyhabsburskich, co wydaje się absurdem, ponieważ Maria Gaetana Nezji nawet w dedykacji podręcznika matematycznego skierowanej do cesarzowej Marii Teresy deklaruje się jako wierna poddana Marii Teresy. Była wynoszona na sztandary przez faszyzm. Bywa obecnie wynoszona na sztandary przez feminizm. Jednocześnie jednak jest też ta pamięć bardziej zrównoważona, która bierze pod uwagę wszystkie aspekty jej życia, czyli wybitną działalność naukową, ale także głębokie życie wiary. Była pamiętana jako osoba święta. To jest rzecz, którą warto udobitnić. Po jej śmierci słowniki biograficzne wspominają o tym, że zmarła w opinii świętości. I tak też była zapamiętana w pierwszej biografii, napisanej przez osobę, która ją dobrze znała, kanonika Fryzjego. Także ta pamięć później, tak jak mówię, ulegała pewnym zniekształceniom, natomiast nigdy nie ustała. Mamy tu do czynienia z osobą tak niezwykłą, że rzeczywiście aż się prosi o to, żeby zaglądać do jej życia z takiej czy innej perspektywy. Oczywiście jako pierwsza kobieta, która otrzymała katedrę matematyki, bywa wykorzystywana w tych różnych debatach na temat szeroko rozumianego feminizmu. I poniekąd jest to sprawiedliwe, ponieważ Maria Gaetana Nezji wielokrotnie zabierała głos w sprawie prawa kobiet do studiów. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten feminizm tak rozumiany, XVIII-wieczny, no to widzimy, że jest on czymś zupełnie odmiennym, aniżeli feminizm, jaki znamy my. I to też jest ciekawe, w tym XVIII stuleciu mamy cesarzową Marię Teresę, wielką postać kobiety, która potrafi rządzić skutecznie gigantycznym państwem i która jest matką kilkunastorga dzieci. Pani profesor Laura Bassi, pierwsza kobieta, która uczyła na uniwersytecie, zawsze na Uniwersytecie Bolońskim, pod protekcją, pod opieką papieża, była matką 8 dzieci. Maria Gaetana Nezji, pierwsza kobieta, która otrzymała katedrę matematyki, złożyła ślub czystości i oddała całe życie Chrystusowi. Widzimy to bardzo dobrze w jej późnych pismach, które mają ogromny walor mistyczny. Inna pani profesor, Klotylda Tambroni, która uczyła filologię na Uniwersytecie Bolońskim, została zwolniona przez rząd rewolucyjny, ponieważ odmówiła złożenia przysięgi republikańskiej. Podobny los zresztą spotkał wielkiego fizyka Galwaniego, który umarł w nędzy kilka miesięcy później. Także powiedzmy, ten ruch
feministyczny, jeżeli chcemy użyć tego dwuznacznego sformułowania. XVIII wieczny jest bardzo inny od tego, co dzisiaj wiążemy z takim słowem. Jeżeli byśmy chcieli używać terminu feminizm do XVIII wieku, to trzeba by powiedzieć, że największym feministą tego czasu był papież Benedykt XIV. Także znowu taki paradoks tego, co myślimy o XVIII wieku i tego, czym on był w rzeczywistości.